wprost ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Witam Was, Robert Bońkowski, i zapraszam na spotkanie trzeciej drużyny z dziewiątą drużyną w lidze. Stracili tę piłkę zawodnicy Archidynia już z atakiem Jagiellonii Białystok. Poletanowicz, teraz Romańczuk. Romańczuk faulowany, tak przynajmniej zauważył sędzia, a będzie rzut wolny dla Jagiellonii. Już szybko wznowił Poletanowicz. Martin Pospisil. Teraz przy piłce pod warstwem. Dośrodkowanie, jest tam Kija Sheridan. Jeszcze nie koniec. Świderski. Sheridan! Z 5 metra obok bramki. W tym oto momencie Jarosław przybył. Kończy pierwszą połowę. A więc dla Państwa 15 minut muzyki, a dla mnie teraz czas na napicie się gorącej herbaty przy piłce Nemanja Mitrowicz. Ta akcja znowu układa się. Oj, strata Iwana Runie! Niestety gol dla Archigdynia z numerem 22 Janota. Sheridan, Poletanowicz, Świderski, gol! Karol Świderski lewą nogą w swoim stylu dostał piłkę, przyjął, nie zastanawiał się, uderzył w lewą stronę bramki Pawła Steinborsa. 1-1, brawo, brawo Karol, jesteś w doskonałej formie, a na trybunach trener Michniewicz uśmiechnięty, rozradowany, ponieważ jego podopieczny strzela kolejną bramkę. Kolejny raz Poletanowicz i Nowikowas, tym razem z drugiej strony, a więc z prawej strony bramki Pawła Steinborsa. Teraz Poletanowicz będzie dośrodkowywał, piłka dochodząca do bramki, gol! Karol Świderski! Karol! Brawo! Ależ mamy teraz egzekutora w ostatnich tygodniach! Karol ma fantastyczną formę, 2-1! Ankur, źle, Bezjak przechwycił piłkę, teraz Klimala i Nowikowas, zagraj do Nowikowasa! Dobrze zauważył Nowikowasa. Nowikowas przed polem karnym. Nowikowas! I 3-1! I koniec meczu według mnie! Ależ ładnie przymierzył Arvidas Nowikowas. Dostał piłkę od Klimali. Przełożył na lewą nogę. Uderzył w prawą stronę bramki Steinborsa. I Steinbors będzie musiał wyciągnąć piłkę z bramki. Po raz trzeci. Brawo Jagiellonia! Brawo Nowikowas! Brawo Patryk Klimala! Bezjak. Bezjak, już rozpoczęli, ale teraz Bezjak stracił i jest kolejna szansa, fauluje Bezjak, będzie żółta kartka, bezpardonowy wślizg. No, jeszcze będzie system VAR sprawdzany, ponieważ być może był to faul na czerwoną kartkę. A jednak czerwona kartka dla Romana Bezjaka, no to jest głupota Romana Bezjaka. Zupełnie bez sensu, osłabia drużynę przed meczem z Wisłą Kraków w Krakowie. I w tym momencie Jarosław Przybył kończy mecz. Jagiellonia po bramkach Świderskiego, a także Nowikowasa wygrywa z Arką Gdynia. To tyle, ja dziękuję bardzo za te emocjonujące, bądź co bądź, 90 minut. Mecz dla Państwa komentował Robert Bońkowski. Do usłyszenia, pamiętajcie o subskrypcjach.